Szczęść Boże w drugą niedzielę Adwentu. Być chrześcijaninem dzisiaj, to co to właściwie znaczy? Pokrótce można powiedzieć, że to znaczy być innym głosem. Ta inność to przeciwieństwo tego, co dobiega do nas z mediów, z reklam, z przyjemności, z komfortu, z łatwego zysku. To, co do nas dociera, to wmawianie nam, że nie można obejść się bez chciwości, egoizmu, oszustwa czy kłamstwa. Inaczej zginiemy w tym tłumie i nic nie będziemy znaczyć. Dlatego mamy jako chrześcijanie być innym głosem, który jest przeciw temu, co przeczy miłości. Na nas powinien liczyć się głos Ewangelii, głos miłosierdzia i głos miłości. Lecz Ewangelia z Janem Chrzcicielem mówi dzisiaj: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Nie są to słowa niosące nadzieję, ale raczej oburzają, bo przychodzimy słuchać, bo chcemy się zmieniać, bo pragniemy się poprawić, a słyszymy, że to wszystko jest tylko przykrywką, ucieczką od gniewu. Mocne i szorstkie są te słowa, jak odzienie tego, który je wypowiedział. Lecz czy tylko one padły? Czy nie było w tym fragmencie innych, które są jednak wsparciem? Oczywiście, że były. Lecz czasem trzeba nam je wstrząsnąć, byśmy się przebudzili z letargu, byśmy otrzeźwieli z takiego owczego pędu, który rozpocznie się również na krótko przed świętami, by iść się wyspowiadać. Lecz Jan mówi: wydajcie owoc godny nawrócenia. Kolejne wymagania. Spotykając na swojej drodze takich księży czy ludzi, raczej bym ich unikał. Bo nie po to przychodzę spełniać swój obowiązek. Przecież chcę być w porządku. No właśnie, nie o bycie w porządku tutaj chodzi. Możemy się obrazić na tych, co będą na nas pohukiwać czy wymagać trudnych zadań. Oni mają rację. Nie można być tylko wypełniaczem zobowiązań. Ale mamy być chrześcijaninem z krwi i kości, duszą i ciałem, przed Bogiem i ludźmi. Ciągle bazujemy na Biblii, bo to ona jest naszym przewodnikiem, instrukcją, czarną skrzynką i kartą gwarancyjną naszego życia. Święty Paweł, pisząc do wspólnoty rzymskiej, tak to ujął. To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Nadzieją jest tylko pewność, że za każdym, kto staje na naszej drodze i nas poucza w kwestiach wiary, stoi sam Chrystus. Właśnie tak jak powiedział to święty Jan Chrzciciel: ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I to jest cel naszego życia, by go spotkać i doświadczyć jego oczyszczenia. Wtedy owoce nasze faktycznie będą godne naszego nawrócenia. Wszyscy, którzy przychodzili do Jana nad Jordan, wiedzieli, że on może potraktować ich surowo. Ale w tej surowości także jest miłość, która stawia wymagania, by w naszym życiu zaczęło się dziać lepiej. Jeśli będziemy żyli z dnia na dzień, a każdy dzień będzie bez konkretnego owocu, to ogień będzie jedynym miejscem, do którego się będziemy nadawać. Sprawiedliwość Boża to nie jest przymykanie oczu na nasze wykroczenia. To nie jest bagatelizowanie naszego postępowania. To także nie jest opieranie się na naszych dobrych chęciach, że jak coś chciałem zrobić, ale nie zrobiłem, to będzie mi to zaliczone. Jan pokazuje nam swoją postawą, że nie można być chwiejnym jak chorągiewka, bo dziś będziemy się modlić do Boga, a jutro będziemy zabiegać o swoje interesy. Własne ambicje, interesy, plany i sukcesy nie mogą rywalizować z Bogiem i miłością bliźnich. Szorstkość Jana wynika właśnie z tego, że on nie chce skupiać uwagi ludzi na sobie. Nie pragnie być podziwiany, nie dąży do sukcesu czy prestiżu. On jest właśnie tym innym głosem, który jest przeciwny temu, co służy wygodnemu życiu. Nieustannie wskazuje na Jezusa, a tym samym nie boi się sprzeciwiać złu, którego dopuszczają się ludzie. Nie popuszcza nawet samemu królowi. Nas to przerasta. Życie duchowe wymaga pokory. Pokora jest zgodą na siebie i miejsce, jakie aktualnie zajmujemy. Bez tej zgody będziemy pełni pychy, arogancji i pretensji, że coś nam się należy, bo... Nawrócenie jest wyzwoleniem, które przynosi Jezus. Jest wyzwoleniem od ludzkiego sposobu radzenia sobie z grzechem. Nawrócenie jest wyzwoleniem z grzechu, który możemy wyznać przed Bogiem. A wyznanie go jest jak wyznanie wiary, że Jezus jest większy od wszystkich naszych słabości.
I nawet gdy myślę źle o spowiedzi, to warto pamiętać, gdy w konfesjonale spotka się dwóch grzeszników, jeden słuchający spowiedzi, a drugi mówiący o grzechach, to za tym wszystkim stoi Jezus, który jest większy od tego wszystkiego. To wyzwolenie z grzechu jest nam potrzebne, by móc dawać dobro duchowe innym. Potrzebujemy tego napełnienia się Bogiem, a nie jest to możliwe bez ciszy, kontemplacji i pustyni. Właśnie tak przeżywając Adwent, możemy stać się innym głosem w świecie, byśmy wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak jak Jan był dla swych czasów owym głosem wołającym na pustyni, tak i my, chrześcijanie, również jesteśmy wezwani przez Pana, byśmy byli głosami wołającymi do ludzi o pragnienie czujnego oczekiwania. A słowa hymnu z liturgii godzin niech zwieńczą nasze rozważanie. Przyjdź pojednanie, już więcej nie zwlekaj. Niech Twa obecność przywróci nam łaskę i wprowadź wszystkich znużonych wędrowców do domu Ojca. Do zobaczenia z Panem Bogiem.